mytrójmiasto.pl. To wszystko między nami. Park Książki to letnia czytelnia przeniesiona w przestrzeń publiczną. Jest to biblioteka w zupełnie nowym, niespodziewanym dla odbiorców miejscu. Przede wszystkim cały projekt Park Książki realizowany oprócz Gdyni również w czterech innych miastach w Polsce, w Cieszynie, Łodzi, Białymstoku i w Toruniu, ma na celu zwiększenie czytelnictwa wśród Polaków, Polek. Idziemy troszeczkę w tym kierunku, żeby pokazać Polakom, Polkom, że ta książka jest tak naprawdę czymś przyjemnym. Można ją zabrać właśnie na plażę. Jeżeli ktoś zapomniał ze sobą, my jesteśmy w Gdyni cały czas, więc można do nas podejść, wybrać kilka tytułów z różnych wydawnictw. Ale Park Książki to również kilka dodatkowych atrakcji tutaj w Gdyni. W niedzielę organizujemy w godzinach 13-16 warsztaty dla dzieci pod hasłem Fabryka Książki. I tutaj dzieci produkują same książki pod okiem prowadzących tutaj pedagogów, którzy opowiadają im, z czego się książka składa, co może się w niej znaleźć. Ogłaszamy również konkurs dla trochę starszych dzieci. Już w tym tygodniu będą pojawiły się szczegóły. Będzie to konkurs Nie taka książka straszna, a dzieci zachęcamy do pisania krótkich form literackich na temat starości i współpracy. Co niedzielę, kiedy Park Książki będzie tutaj prowadzony na plaży w Gdyni koło kawiarni Minga, w środku w kawiarni o 18 będziemy robić spotkania około literackie. Dzisiaj pierwsze z nich pod takim prowokacyjnym hasłem Gdynia port literatury. Kolejne tematy, które tutaj poruszymy, to również m.in. Wpływ nagród literackich na czytelnictwo i kształtowanie rynku książki, czy chociażby partycypacja obywatelska mieszkańców Gdyni. Na pewno będziemy organizować kolejne akcje, chociażby promocję książek, spotkania z autorami i z autorkami. To nasz jakiś stały element działania.